Aleksandr Iwanow! Niebieski narożnik. World Series of Boxing, a więc połączenie boksu amatorskiego i boksu zawodowego. Coś na kształt Ligi Światowej. Mecz Husaria Polska kontra Boxing Team Russia. Za nami już dwie walki, dwa pojedynki, w których w pierwszym Mateusz Masik w kategorii koguciej 2-1 pokonał Mohameda Szekowa. W drugim walce w kategorii lekkiej Adil Aslanow, walczący w barwach Husarii, niestety przegrał 0-3 z Adlanem Abdurashidowem. A więc stan rywalizacji po dwóch walkach 1-1. A przed nami teraz rywalizacja w kategorii średniej. A więc trzeci pojedynek, Aleksandr Iwanow, którego oglądamy w tej chwili na naszych ekranach, zmierzy się z naszym Tomaszem Jabłońskim. Tomasz Jabłoński to nasza wielka nadzieja. Tomasz Jabłoński, mistrz Polski w kategorii do 75 kg, czyli w kategorii średniej. Finalista turnieju imienia Feliksa Sztama. To jest pięściarz, który ma już na swoim koncie walki w World Series of Boxing. W ubiegłym sezonie był członkiem zespołu Venki z Mumbai, z Indii. Tam stoczył jeden pojedynek. Przegrał niestety z Nikołajem Wesołowem z Baku Fires, ale miejmy nadzieję, że tutaj w walce z Aleksandrem Iwanowem tym razem to Tomasz Jabłoński będzie zwycięski. Chociaż rywal naprawdę bardzo groźny. Aleksandr Iwanow, rewelacja ubiegłego sezonu. 4 stoczone pojedynki, 4 wygrane. Tak naprawdę 3 wygrał, 1 walkover. Z tych 3 stoczonych walk, jedna wygrana przez knockout z Gamadarowem Kazbekiem. Było to podczas 8 tygodnia, więc 8 serii walk. No i później w ćwierćfinale jeszcze World Series of Boxing zmierzył się ze Stevenem Danio, którego pokonał jednogłośną decyzją sędziów. Aleksandr Iwanow, dwukrotny brązowy medalista Mistrzostw Rosji z 2009 i z 2011 roku. Oto właśnie ten pięściarz na naszych ekranach, a to Tomasz Jabłoński. A również pięściarz, który ma już na swoim koncie sporo tytułów. Przede wszystkim na arenie krajowej uczestnik Mistrzostw Europy, finalista turnieju imienia Feliksa Sztama z tego roku. No i przed nami 5 rund 3-minutowych. To, o czym wspominałem, przeplatający się tutaj świat boksu zawodowego i boksu amatorskiego. Ci pięściarze to amatorzy, walczący jednak bez kasków, bez koszulek. Także 3 minuty, 5 rund. Punktacja jak w boksie zawodowym. To jest również szansa na to, by ewentualnie zawodnicy, poszczególne kluby, pozyskując sponsorów, mogły zarabiać, zawodnicy mogli zarabiać pieniądze, by poczuć się tak naprawdę jak w prawdziwym boksie zawodowym. No i popatrzmy, czarne spodenki, Tomek Jabłoński, w spodenkach czerwonych Aleksandr Iwanow. No, bardzo ciekawy styl boksowania ma Iwanow. Trzyma na dystans Tomka Jabłońskiego. Takie troszeczkę pajacowanie w ringu na początku tej pierwszej rundy przez Iwanowa. Straszy rywala, opuszczono niskie ręce. Prowokujący troszeczkę styl boksowania. Myślę, że Tomek powinien konsekwentnie robić swoje. Ładny balans, tak jak w tej chwili prawo, lewo. I później wystrzelić lewym prostym. Lewy, prawy. Teraz ładnie wytrzymał swojego rywala Iwanow. Ładnie stanął, popatrzył, gdzie uderzyć. Bardzo mądrze również boksuje Tomek Jabłoński. Schowany za podwójną garną, strzelnie doskonale zdaje sobie sprawę z klasy rywala. Och, ładny, piękny był ten lewy sierpowy. Bardzo ładnie, bardzo dobrze. Proszę zwrócić uwagę. Nadstawia się Aleksandr Iwanow.
pewny swojej szybkości, pewny swojego refleksu, pewny tego balansu, który zademonstrował choćby te kroczki przed momentem. No, bardzo pewnie czuje się w ringu Iwanow. No, czy tam nie jest czasami gra pozorów? Myślę, że jeszcze dwa takie ciosy, jakie przed momentem zaserwował Tomek Jabłoński i Iwanow podniesie zdecydowanie wyżej ręce. Teraz Iwanow bardzo ładnie wchodzi w tempo, podchodzi pod Tomka nogami, 2-3 ciosy, natychmiast ucieka poza. Był mocny prawy podbródkowy, lewy sierpowy. A Tomek bardzo ładnie, schowany za podwójną gardą. Nie pozwala się trafić, podchodzi blisko, zdecydowanie lepiej czuje się Jabłoński w pół dystansie. I tak też powinien boksować. Drugi tydzień, tak naprawdę druga seria walk. To, o czym mówiłem, Polacy występują w grupie A razem z Azerbejdżan Baku Fires, właśnie z Russia Boxing Team, razem z Mexico Guerreros, z Argentina Condors i z Algeria Desert Hawks. A w pierwszym swoim meczu niestety zespół z Polski przegrał z Mexico Guerreros 1-4. Ten jedyny zwycięski pojedynek stoczył Michał Olaś, który wygrał przed czasem w drugiej rundzie, pokonując swojego rywala. Z tamtej piątki, która boksowała w Meksyku. Nie ma tutaj nikogo. O tym też między innymi mówią przepisy World Series of Boxing, że musi być rotacja w składach, musi być wymienność, że zawodnicy nie mogą toczyć dwóch, trzech walk z rzędu. No i koniec pierwszej, naprawdę ładnej rundy. Mieliśmy pokaz bardzo ładnego, technicznego boksu w wykonaniu zarówno Tomka Jabłońskiego, jak i Aleksandra Iwanowa. Jakże różne style. Bardzo otwarty, taki paniacki, prowokujący styl Iwanowa, który zachwycił naprawdę wszystkich w ubiegłym sezonie. Zajął 6. miejsce w indywidualnym rankingu kategorii średniej. Przypomnę, kategoria średnia w World Series of Boxing to 73 kg, w boksie amatorskim to 75 kg, a więc zawodnicy muszą zrzucać, muszą schodzić z kilogramów, by załapać się w limicie tej ligi światowej, tej serii światowej. No ale jak na razie po tej pierwszej rundzie, myślę, możemy być zdecydowanie zadowoleni z tego, co prezentuje w ringu podopieczny Huberta Migaczewa. Widzą Państwo, u trzech sędziów 10-9 prowadzi Tomek Jabłoński i to odzwierciedla w pełni to, co działo się w ringu. To ta zabawa, to cwaniactwo ringowe Aleksandra Iwanowa, poza tym, że może było to efektowne, nie było efektywne, niewiele wnosiło. Ochraniacz na szczękę jeszcze, o którym zapomniał Aleksandr Iwanow. No i rozpoczynamy drugą rundę. Tomek bardzo ładnie blisko pod swojego rywala. Piękny, długi, lewy prost. Schowany za podwójną gardą cały czas. Bardzo rozważnie boksujący reprezentant Polski. A też, jak również członek Husarii. Powiem to, o czym wspominałem. Te zespoły to nie są zespoły reprezentacyjne. To są kluby, to są teamy, które kontraktują także zagranicznych pięściarzy, podobnie jak zespół Polski, który w dzisiejszym meczu ma aż trzech obcokrajowców, Adil Aspanow z Gruzji i dwóch Białorusinów, Siergiej Kuzmin i Jan Sudzilowski, których będziemy oglądać w kategorii półciężkiej i ciężkiej. Ach, piękny był ten prawy! Ładny, bity z odejścia. To w tym zestawieniu chyba nasz najmocniejszy punkt, biorąc pod uwagę skład Husarii na dzisiejszy mecz. O. Sędzia odwrócił Iwanowa, popatrzył, wydawało mu się, że gdzieś tam może być jakieś pęknięcie, bowiem rzeczywiście ma zaczerwienione plecy Iwanow. Ach, teraz obaj nadziali się, jeden i drugi. Wystrzelili do przodu takim podbródkowym, ale zdecydowanie lepiej trafił Jabłoński. Ładnie zblokowany teraz prawy na korpus. Uważnie, uważnie, bardzo mądrze boksuje Tomek Jabłoński. Naprawdę może podobać się styl jego walki. Nie ma zbędnych ruchów, nie wdaje się w bezsensowną bijatykę. Patrzy dokładnie, gdzie uderzyć, kontroluje ruch przeciwnika.
opuszczona nisko lewa ręka Iwanowa. No, wszystkie te ciosy, które zadał w tej chwili Iwanow, przyjął na rękawice. Znakomicie schowany za podwójną gardą w obronie pracuje Tomek Jabłoński. Kapitalna defensywa w wykonaniu Polaka. Teraz ma na linach swego rywala. Wygląda na to, że tak jakby pojawiło się gdzieś rozcięcie u Iwanowa, bowiem pobrudzony jest troszeczkę krwią w tej chwili Tomek Jabłoński. O, jest gdzieś tam rozcięty za uchem Iwanow. Teraz znowu wstrząsnął dwoma mocnymi ciosami Tomek. Bardzo ładna ta pierwsza runda i teraz to drugie starcie zdecydowanie pod dyktando Tomka Jabłońskiego. Odchylenia z dystansu uniknął tego długiego lewego sierpowego. Podchodzi blisko nogami pod swego rywala, wchodzi w pół dystans, ładnie bije. Najpierw lewym, później prawym Tomek odchodzi. No i zdarza się, że na koniec poczęstuje jeszcze długim lewym prostym swego rywala. O, tak jak teraz. Piękny lewy. I teraz przepuszczenia. Dwa kolejne trzy ciosy. Koniec drugiej rundy. Rundy, którą bezapelacyjnie wygrał Tomek Jabłoński. Dominuje nad swoim rywalem. Zdecydowanie walczy lepiej, walczy mądrzej. Widzi, co się dzieje w ringu. Ma pełną kontrolę nad pojedynkiem mistrz Polski w kategorii do 75 kg. Aleksandr Iwanow, rewelacja ubiegłego sezonu. 27-letni, a więc już doświadczony pięściarz. Teraz dość gorączkowe dyskusje w rosyjskim narożniku, ale nic dziwnego. Doskonale zdają sobie sprawę w tej chwili nasi rywale, że ten pojedynek Aleksandr Iwanow przegrywa. W ubiegłym sezonie niepokonany, w ubiegłym sezonie kroczący od zwycięstwa do zwycięstwa, a teraz srogą lekcję boksu dostaje od Tomka Jabłońskiego. Widzą Państwo 20-18, a więc Tomek wygrał dwie pierwsze starcia u wszystkich trzech sędziów. No i teraz trzeba powiększać tę przewagę. Pora na trzecią rundę, trzecie starcie. Bardzo ładna techniczna walka, naprawdę toczona w dobrym tempie. Świetna praca na nogach Tomka Jabłońskiego. A ładna była ten bezpośredni prawy kontrujący. Teraz znowu z długim lewym. Pięknie skręca się w barkach, wykorzystując pełną siłę tego ciosu Tomek Jabłoński. Ten cios nie jest skrócony, wyprowadzony z biodra, pięknie ze skręconymi barkami, wydłużony o zdecydowanie większym zasięgu. Nic nie zmienia w stylu boksowania i bardzo dobrze Tomek Jabłoński zaczyna. Lewy prosty, tutaj pracuje. Pracuje tą lewą ręką, stara się zrobić sobie miejsce. A do tego, by zadawać kolejny cios. Już wie, jak to jest w World Series of Boxing. Tomek Jabłoński przegrał wprawdzie to, czym wspominałem z Wesołowem w ubiegłym sezonie podczas meczu Baku Fire z Venki z Mumbai, Indie. Dwa mocne prawe na korpus, teraz prawy prosty na głowę i znowu prawy prosty troszeczkę przestrzelony. Pojawia się głośny doping kibiców, podoba się ta walka publiczności, ale nic dziwnego, bowiem po profesorsku wręcz boksuje Tomek Jabłoński. Zasłonięty, schowany za podwójną gardą, ale musi uważać na mocne ciosy Aleksandra Iwanowa. Przypomnę, dwukrotny brązowy medalista mistrzostw Rosji z 2009 i 2011 roku. Ostatnia minuta trzeciego starcia. Znowu runda, którą kontroluje Tomek Jabłoński. Szkoda, że nie było większego skrętu barku w tym, kiedy odchodził od Iwanowa, kończąc akcję prawym sierpowym. Zabrakło tej siły, bowiem ten cios doszedł celu. Przydałoby się to zwycięstwo w meczu z Rosjanami, faworyzowanymi Rosjanami dzisiaj w Gdyni. Bowiem po tej pierwszej porażce 1-4 z Meksykiem
podskoczylibyśmy w rankingu. Przypomnę, Polacy znajdują się w grupie A razem z ekipami Azerbejdżan, Baku, z Mexico Guerreros, z Argentyną, z kondorami z Argentyny i pustynnymi jastrzębiami z Algierii. Condors Argentina i Desert Hawks Algeria na razie na dwóch ostatnich miejscach w naszej grupie. Zespół z Polski na miejscu czwartym za Mexico Guerreros. A właśnie z tymi, z którymi przegraliśmy 1-4. Na początku, w pierwszych meczach, Azerbejdżan, Baku Fires i Rosjanie. Dwa zwycięstwa po 5-0 i Azerbejdżan i Rosjanie. Rosjanie pokonali Algierię, Desert Hawks, natomiast Azerbejdżan, Baku Fires, Condor z Argentiny. A w kolejnym meczu 8 grudnia biało-czerwonych czeka wyprawa do Argentyny na spotkanie z tamtejszymi kondorami. Pora na czwarte starcie. Czwarta runda pojedynku pomiędzy Tomaszem Jabłońskim a Aleksandrem Iwanowem. Kategoria średnia do 73 kg. Trzeci pojedynek meczu Husaria Polska kontra Boxing Team Rosja. Po dwóch pierwszych walkach remis 1-1. Zwycięstwo Mateusza Mazika w kategorii koguciej i porażka Adila Aswanowa w kategorii lekkiej z Adlanem Abdurashidowem. Teraz ładnie, pięknie w tej czwartej rundzie rozpoczął Tomek Jabłoński. Nie potrafi znaleźć na niego sposobu Aleksandr Iwanow. Ładnie trzyma dystans, przestrzelił teraz, próbował uderzyć na korpus. Iwanow. Teraz był mocny lewy. Podwójny lewy i prawy w wykonaniu Tomka Jabłońskiego. Czwarta runda, a jeszcze po tym piąte starcie. Teraz w odwrotnej pozycji bije Aleksandr Iwanow. Ładnie, podwójny lewy, pięknie. I później podwójny prawy Tomka Jabłońskiego. Najpierw na głowę, potem natychmiast na korpus pod lewy łokieć swego rywala. O, nie może zapominać Tomek Jabłoński o obronie. W tej chwili, kiedy zadał długi lewy prosty, ta lewa ręka nie wróciła zbyt szybko do szczęki, co próbował wykorzystać Iwanow. Teraz obaj zderzyli się mocno głowami. Obaj już są mocno zmęczeni, ale nic dziwnego. Ta walka toczona jest w dość mocnym tempie. Teraz był długi lewy i prawy prosty w wykonaniu Tomka Jabłońskiego. Znowu podwójny prawy na głowę i na korpus. W zasadzie rozszyfrował swego rywala Jabłoński. Doskonale wie, na co stać Aleksandra Iwanowa, jak boksuje. Bardzo czytelny styl boksowania ma Rosjanin. Och, piękny prawy, kontrujący. Znakomicie wyczekał i z przepuszczenia uderzył Tomek Jabłoński. No, teraz musi uważać. Ostatnie sekundy czwartego starcia. Ani przez moment nie oddał palmy pierwszeństwa swemu rywalowi Tomek Jabłoński. Pięknie boksując, bardzo mądrze, nie traci sił. Bardzo mało jest ciosów przestrzelonych przez reprezentanta Polski. Sporo ciosów przyjmuje na gardę, schowany. Bardzo dobrze pracuje w defensywie. No i ta runda również na korzyść reprezentanta Polski. Jeżeli Tomek nie przegra przez techniczny knockout, bądź przez knockout, wówczas zostanie zwycięzcą tego pojedynku. No, Aleksandr Iwanow, to o czym wspominałem, rewelacja ubiegłego sezonu, znakomicie boksujący.
Rosjanin w ubiegłym sezonie, który stoczył, walczył w meczu ćwierćfinałowym. No i wygrał tam swoją walkę. Tutaj no, nie potrafi sprostać klasie Tomka Jabłońskiego. Przypomnę, mistrz Polski w kategorii do 75 kg, finalista turnieju imienia Feliksa Sztama, uczestnik Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. Tomek Jabłoński znakomicie radzi sobie w tym meczu. Pora za moment na ostatnią, piątą rundę. Widzą Państwo 40 do 36, a więc wszystkie cztery rundy, jak na razie 10 do 9 wygrane przez Tomka Jabłońskiego. Aleksandr Iwanow zdaje sobie sprawę, jeżeli chce wygrać, musi znokautować Polaka. Teraz cios poniżej pasa. Należało spodziewać się tego, że w tym ostatnim, piątym starciu tą stroną atakującą będzie pięknie skontrowany w tej chwili Iwanow. Znakomicie, z odchylenia, długi, prawy, prosty i odskoczyła głowa Iwanowa. Bezsilność rysuje się na twarzy Aleksandra Iwanowa. Wszystkie ciosy, które zadaje, przyjmuje na rękawice Tomek, a potem taki wystrzela Polak do przodu takim lewym, prostym, wyginając do tyłu głowę swego rywala. Bardzo ładny boks, bardzo ładny sposób i styl boksowania Jabłońskiego. Próbuje Aleksandr Iwanow, jednak w tej chwili te jego próby stają się coraz bardziej chaotyczne. Zdaje sobie sprawę z upływającego czasu, zdaje sobie sprawę doskonale z tego, że przegrywa ten pojedynek na punkty Rosjanin. Przypomnę, jak na razie w meczu Husarii Polska z Boxing Team Russia remis 1-1. Po tym pojedynku wyjdziemy na prowadzenie 2-1 i pozostaną już tylko dwie walki do końca w kategorii półciężkiej, no i później w kategorii ciężkiej. Ostatnia minuta. No i trwa w tej chwili napór, trwa atak, trwa ofensywa Iwanowa. On jest tą stroną, która stara się dyktować warunki, ale znakomicie odnajduje się w tym Tomek Jabłoński. Proszę zwrócić uwagę, jak w tej chwili schowany czasami za podwójną gardą pozwala podejść do siebie rywalowi po to, by natychmiast go skontrować. Tak jak teraz, pięknie wyprzedził, nad opuszczoną lewą ręką uderzył prawym sierpowym, trafiając Iwanowa. Zupełnie nie ma pomysłu na Aleksandr Iwanow, co zrobić w ringu, aby pokonać Tomka Jabłońskiego. W tej chwili, patrząc na to, jak boksuje Iwanów, jak boksuje Tomek Jabłoński, Rosjanin nie ma na to najmniejszych szans. Końcówka tej walki, znakomite 2-3 ciosy, które wyprowadził reprezentant Polski. Ostatnie sekundy i za moment koniec tej walki, koniec tego pojedynku. Jeszcze na koniec 2 ciosy Tomka Jabłońskiego. Wielkie brawa należą się Tomkowi za tę walkę, w której pokazał swój prawdziwy, cały kunszt pięściarski. Znakomita, mądra obrona, walka w defensywie. Kiedy kontrolował, kiedy widział wszystko schowane za podwójną rękawicą, kiedy wyłapywał poszczególne ciosy. No i ofensywa Tomka, która również powodowała podziw zgromadzonej publiczności. Kiedy zadawał ciosy, kiedy atakował, wychodził lewym prostym, kiedy bił seriami, kiedy bił w różnych płaszczyznach, kiedy po lewym prostym schodził, lekko szkos, bijąc prawym podwódkowym, bądź też prawym sierpowym na korpus, powodując tę bezradność, bezsilność twojego rywala. Aleksandr Iwanow, to o czym wspominałem, ta rewelacja ubiegłego sezonu, pięściarz, któremu naprawdę przyglądali się wszyscy, dostał sporo propozycji z różnych klubów występujących w World Series of Boxing, ale dzisiaj musiał uznać wyższość Tomasza Jabłońskiego. Sędzia pierwszy, 50 do 45, sędzia drugi, 50-40. Szanowni Państwo,
jednogłośną decyzją sędziów na punkty wygrywa Tomasz Jabłoński. A więc, drodzy Państwo, 3-0 dla Tomka Jabłońskiego i po trzech pojedynkach w meczu Husaria Polska Boxing Team Russia, to zespół z Polski prowadzi 3-1.